piątki się troszeczkę później, bo jest godzina 13, dojadę na 15, ale 5 godzin będę w terenie. Ciężkie dwie nocki miałem, bo na Bolcie trochę jeździłem dłużej. Piątek, sobota, w dzień i w nocy. Pieniążki się zrobiły, więc można jechać na wykopki. Musiałem odespać rano, a jeszcze tak lało rano, że nie byłem pewny, że coś wyjdzie z tego. Jestem wypoczęty i może pokopię coś. W razie wyjeżdżam z Lublina. Dobra, tak czy tak. Do zobaczenia już na łąkach. Jest pierwszy sygnał. Troszeczkę bardziej miękko jest, ale to chyba z tego względu, że deszcze popadały w tygodniu jakieś, troszeczkę lepiej się kopie jak na poprzednich wyjazdach. Załamany sygnał. Zobaczymy, co to będzie. Kawałek pierścienia. Pewnie ze 150. Jest sygnał. Zobaczymy, co to będzie. Coś tutaj. O. Jakiś odłamek. Ale kolorowy. No, coś takiego tym razem. Tutaj monety tak nie wychodzą jak w marszu, załóżmy. Tym bardziej militarka wychodzi. No też, żeby ją znaleźć, to trzeba się dużo nachodzić. Oj, taki to wyjazd. Ale co zrobić? Patrzyłem na pogodę, w ciągu tygodnia też ma padać. Więc słabo, trochę. Mam nadzieję, że przyszły weekend, a w niedzielę dokładnie. Będzie fajna, fajniejsza pogoda, bo na tygodniu nie mam za bardzo jak przyjeżdżać tutaj. Dobra, tędy będę się przebijał do drogi. Dobra, już jestem prawie. No nieźle leje.
dzisiaj. Bardziej survivalowo, jak wykopki, ale o. Droga na cegielni. Idę w stronę mostu. O, tam jest cegielnia. Jakieś domy widać. A ja tutaj od mostu tego przy lesie chodzę sobie po działeczkach. Zaraz wam pokażę. O, taki nie jest mocny ten deszcz, ale aparat muszę schować w aucie. Ciepłe zdjęcia pstrykać, bo będę sobie przerwę robił, ale nie będzie przerwy, bo wymuszona ma przerwa na schowanie się przed deszczem. O. Ten most chyba jeszcze, nie wiem, nie wiem co pamięta, ale może nie, ale ta droga to na pewno. No, to jest pogrudowianka właśnie. Patrzcie, fajna taka malutka rzeczka. No i wzdłuż tej rzeczki, tej dolince mam, chyba coś mi się zaparowało tutaj w kamerce. No, wzdłuż tej dolinki mam działeczki. No, wielka dolina, kurczę, kilkanaście kilometrów. No, tutaj nikogo nie ma, więc może tu coś wyjdzie. Kiedyś prowadził tędy stary trakt, więc może coś się trafi. Ale jak widać, dużo chodzenia. Jeszcze za tamtym zakrętem jeszcze jest ze dwa zakręty takie. No, sporo. Fajny teren. Dużo zwierzyny. Myśliwi mają tutaj co strzelać. I bobry tam dalej spiętrzyły. A tam gdzieś, o tam, pokazuj palcem. Spiętrzyły wodę na rowie. O, już przestało kapać. Witam serdecznie, z tej strony Grosik. Jestem już w domu. I to jest to, co znalazłem ostatnio. Jak widać na tej łące całkiem inne fanty troszeczkę wychodzą. Troszeczkę łusek. A tutaj łuseczki. Jedna tylko moneta. 5 groszy. Trzydziesty pierwszy rok. Jakiś kawałek aluminium. Proszę bardzo. Łyżka, ale stara jakaś. Stara łyżka. Był sobie nóż, ale był posrebrzany nawet, więc to byle kto nie jadł tym nożem i nie używał tego noża do jedzenia. No, metal z rdzewia, ale to zostało. Rączka została. Klamka jakaś. Czegoś, nie wiem, drzwi czy... Chyba drzwi. A może... Nie wiem, w skrzyni tam nie było skarbów. No. Tak. Jakieś zapalniki. Tylko zjedzone, bo to akurat... częściowo aluminiowe były, więc strasznie zjadło te zapalniki. O, tak postawię kamerkę. Dobra, zapalniki takie.
To jakiś pierścień, też od zapalnika. To mosiężny jakiś pierścień kolejący. Proszę bardzo. Odłamki. Też zapewne część zapalnika, bo to wszystko w jednym dołeczku leżało, te trzy elementy. Taki duży odłamek kolorowy, tutaj jakaś szubka. No, widać, że porozrywało to ostro. No i co tam jeszcze? I szkloneczka. Proszę bardzo. I jeszcze było wiadro takie wielkie, no, ale zostawiłem je na polu, bo było puste i tylko się nakopałem strasznie, zanim je wyciągnąłem. I tyle. Padało troszeczkę i nie było za bardzo jak filmować. I w ogóle trochę ciężkie warunki były, dlatego taki króciutki filmik. Ale może w ten weekend trochę więcej nagram, bo pomocnika będę miał fajnego na wyjeździe. Zobaczycie sami, jaki to będzie pomocnik. Może pomoże mi trochę w nagrywaniu. Dobra, tak czy tak, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, mój Grosik, cześć.